Telewizja w Polsce.pl. Edyta Hołdyńska, witam Państwa. Dzień dobry. Kolejna część naszego programu i w naszym studiu mój i Państwa gość Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie ministrze, polski holokaust, takie określenie padło z ust organizacji żydowskiej. Na nasze nieszczęście film jest tak naprawdę rozprzestrzeniony już w sieciach społecznościowych. Ogromna liczba wyświetleń, na szczęście. Większość tak zwanych łapek w dół, czyli większości film się nie spodobał, jednak polski holokaust to określenie skandaliczne. Określenie całkowicie skandaliczne. Niestety ta sytuacja ostatnich tygodni ujawniła różne środowiska antysemickie w Polsce, ale trzeba to wyraźnie powiedzieć, ogromną skalę nastrojów antypolskich, antypolonizmu w środowiskach żydowskich. Też trzeba o tym mówić, bo mi się wydaje, że metodą wyjścia z tej sytuacji jest stanięcie w prawdzie po obu stronach i pokazanie różnych mechanizmów. Ten filmik tej jakiejś tam marginalnej organizacji, ale rozpowszechniony, pokazuje po pierwsze, że musimy dużo pracować, my jako Polska, jako polski rząd, jako organizacje pozarządowe, jako Polacy za granicą, tak samo, nad walką o prawdę, o dobre imię Polski, walkę z kłamliwymi określeniami takimi jak polski holokaust, ale jednocześnie pokazuje też prawdę o nastrojach w niektórych środowiskach żydowskich. No właśnie, a to Izrael zarzucał polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu brak wrażliwości, i to jest brak wrażliwości na cierpienie Żydów, a my teraz obserwujemy, wydaje się, brak wrażliwości na nasze cierpienie. Tak naprawdę ten konflikt, przypomnijmy, wybuchł w wyniku wypowiedzi, nieodpowiedzialnych wypowiedzi niektórych członków Knesetu, między innymi pana Lapida, który z premedytacją mówił o współwinie Polaków za mordowanie Żydów, o ogromnej skali rzekomej tej współwiny i o tym, że były polskie obozy koncentracyjne. Wyraźnie to powiedział, z premedytacją podkreślał. I no to ewidentnie pokazuje, że ten brak wrażliwości, jeżeli mielibyśmy gdzieś go sytuować, jest bynajmniej nie po polskiej stronie. Pamiętajmy, no to nie są, to różne są środowiska w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, są też bardzo interesujące i też podkreślę naszym widzom wypowiedzi w prasie izraelskiej, pokazujący tą dyskusję w zupełnie innym świetle i podkreślających polską rację, polski punkt widzenia. Ale co chcę podkreślić? Absolutnie my jako Polska nie możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie zapomnimy o polskich ofiarach II wojny światowej. Drodzy Państwo, jakie są fakty? W czasie II wojny światowej, w czasie Holokaustu, zginęło 6 milionów Żydów. 3 miliony z tych 6 milionów to byli Żydzi, obywatele polscy. W czasie wojny zginęło 6 milionów polskich obywateli. 3 miliony z tych 6 milionów to byli polscy Żydzi, obywatele polscy. Drugie 3 miliony to byli Polacy. Więc prawda jest taka, że połowa ofiar Holokaustu, połowa ofiar zabitych obywateli polskich przez niemieckich nazistów, to nasze wspólne ofiary. Ale tak naprawdę oprócz 3 milionów polskich Żydów jest jeszcze grupa 3 milionów Polaków, chrześcijan. My jesteśmy narodem, który potwornie wycierpiał w czasie II wojny światowej. Oczywiście, że zginęło 6 milionów Żydów, 3 miliony Polaków, ale to jest tak naprawdę sama liczba zabitych Polaków, mam na myśli tą część chrześcijańską, polską, naszych obywateli, to jest połowa ofiar Holokaustu. To jest też ogromna liczba i trzeba o nich pamiętać i też trzeba zauważyć to, żebyśmy byli ofiarą. Pamiętajmy, że Niemcy najpierw chcieli wymordować Żydów i wszyscy wiemy, że kolejną grupą ofiar to byli Romowie i Polacy. No właśnie, to się rozkłada pół na pół, tak jak pan powiedział, jeśli chodzi o liczby, natomiast nie zapominać, wydaje się, należy także o tym, że to Polska została w największej mierze zniszczona, zaatakowana, rozgrabiona także w czasie II wojny światowej. O tym też się dzisiaj nie mówi za granicą. Dokładnie tak. Pamiętajmy, że nasza pozycja, nawet w Unii Europejskiej, nawet w NATO, tak, to, że nie jesteśmy tak bogaci jak niektóre kraje Zachodu, to, że standard życia w Polsce jest
mniejszy cały czas, prawda? Mówię o zarobkach, dalej, o nie wiem, służbie zdrowia, wszystkim, prawda, w Polsce. To jest również skutek II wojny światowej. Znaczy, II wojna światowa się dawno temu skończyła. Komunizm się też skończył, przynajmniej deklaratywnie 30 lat temu, ale nadal skutki tego odbijają się na nas, odbijają się na emeryturach naszych rodziców, pensjach naszych rodziców, jakości służby zdrowia w Polsce, naszych pensjach i tak dalej. Również na tym, że kilka milionów Polaków musiało wyjechać na zachód z powodu, tak, różnic ekonomicznych. Wszystko to jest efektem II wojny światowej i ustaleń po II wojnie światowej i w łączeniu Polaków, Polski wbrew naszej woli w obóz komunistyczny przez kraje Zachodu. To wszystko jest skutek II wojny światowej. Skutek też tego, że Polska jako pierwszy kraj na świecie powiedziała nie totalitaryzmowi, Niemcom, Hitlerowi. Inne kraje nie mówiły tak stanowczo nie, prawda? Wydano również kraje Zachodu, wydały dla Niemców Czechosłowację, wcześniej wiemy, co się stało z Austrią. Wszystko to powinno się wziąć pod uwagę. Polska nie stworzyła, w przeciwieństwie do wielu innych krajów okupowanych przez Niemców, rządu kolaboracyjnego. Polskie państwo podziemne było jednoznacznie przeciwko Niemcom, jednoznacznie za ratowaniem Żydów, na jestem mówiąc, tak samo rząd londyński, alarmowaliśmy zachodni świat o tym. O właśnie, jako pierwsi mówiliśmy Zachodowi o tym, co dzieje się w obozach koncentracyjnych, w obozach śmierci, niemieckich obozach śmierci. Tak jest. Przedstawiciel oficjalnego polskiego rządu w Londynie, emisariusz Jan Karski, alarmował Żydów Stanów Zjednoczonych o tym, co dzieje się na okupowanych przez Niemców ziemiach, co Niemcy wyprawiają, i po prostu to nie zostało, łagodnie mówiąc, wzięte pod uwagę. Nikt nam nie uwierzył. Nikt nam nie uwierzył, więc dobrze, żeby też te osoby zaangażowane w sprawy żydowskie w Stanach Zjednoczonych pamiętały, że tak naprawdę no, najlepsza okazja do wykazania tutaj swoich działań była kilkadziesiąt lat temu. No właśnie, panie ministrze, zanim zapytam, co zrobić teraz i jak wyjść z tego konfliktu, kwestia także instytucji, które powinny zabrać teraz głos, to zapytam jeszcze o przyczynę i o ustawę o IPN. Czy rzeczywiście była to przyczyna tego nieporozumienia, czy kwestia leży zupełnie gdzie indziej, bo takie są przypuszczenia. Zapytam także o słowa Witolda Waszczykowskiego, byłego ministra spraw zagranicznych, który powiedział na naszej antenie w telewizji w Polsce.pl, iż w Izraelu i w diasporze żydowskiej panuje przekonanie, że są jedynymi kustoszami, strażnikami pamięci o Holokauście, i to oni mają wytyczać dyskurs o Holokauście. Jeżeli ktokolwiek zabiera głos w tej sprawie, oni natychmiast reagują. Zareagowali nerwowo na nowelizację ustawy o IPN. I tutaj ważne zdanie, myśmy też monitorowali te instytucje. Mój pełnomocnik do spraw diaspory żydowskiej również uczestniczył w spotkaniach tego gremium w Bukareszcie. Były raporty i informacje na ten temat. Te raporty trafiały na biurka wielu polityków rządowych. Czyli były sygnały, że coś jest nie tak? Pani redaktor, przede wszystkim działanie i narzędzia do działania były konieczne. My interweniujemy wielokrotnie, niemal codziennie na całym świecie, walcząc z nieprawdziwymi informacjami. Skala tej nieprawdziwości jest ogromna. Podkreślmy, w wielu bardzo dobrych uczelniach zadaje się pytania studentom, kim byli naziści, i więcej odpowiedzi pada, że byli to Polacy niż Niemcy. Mówię oczywiście o zagranicznych uczelniach, choćby w Stanach Zjednoczonych. Więc jest co robić. Odchodzą ostatnie ofiary II wojny, ostatni świadkowie. Za chwilę świadków nie będzie, będzie tylko to, co jest w przestrzeni informacyjnej, w głowach ludzi, w sercach ludzi. Więc działanie jest konieczne i narzędzia, żeby konkretniej tutaj działać, żeby mieć też wpływ prawny na to, na wzór działań państwa choćby izraelskiego, w naszej opinii są konieczne. Natomiast jeśli chodzi o reakcję strony izraelskiej, my nie spodziewaliśmy się takiej reakcji. Oczywiście różne rozmowy były, różne sygnały były. Różne sygnały były. Natomiast to,
że będzie to tak w naszej opinii no absolutnie niespodziewana skala reakcji, reakcji kraju, który przecież deklarował bardzo dobre stosunki z Polską, to było wielokrotnie powtarzane, wielokrotnie działaliśmy, czy to na forum Unii Europejskiej, czy na forum ONZ-u, i nie spodziewaliśmy się, że ze strony naszego partnera padną tak mocne słowa i tak drastyczne działania. Mam nadzieję, że nasze relacje wrócą do normy, ale też należy wziąć pod uwagę w tej polityce powracania do normy, do normalnych relacji, wrażliwość obu stron, podkreślam, obu stron, i dobrze, żeby tutaj była wrażliwość izraelska uwzględniona, ale też wrażliwość polska. Czy ma pan, panie ministrze, poczucie, że ministerstwo może zrobić coś jeszcze? Mamy ten zespół powołany do spraw dialogu prawno-historycznego. On będzie działał przy kancelarii premiera, prezesa Rady Ministrów. Natomiast mamy też instytucje, które powinny się tym zajmować. I tutaj też różne są opinie, jeśli chodzi o to, która z tych instytucji powinna zajmować się rozsławianiem dobrego imienia Polski, także obroną tego dobrego imienia Polski w kraju i za granicą. Mowa między innymi o Polskiej Fundacji Narodowej, ale mowa także, to wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej mówił, o nowo powołanym Instytucie Solidarności i Męstwa, tak on się teraz nazywa. Która z tych instytucji teraz powinna zabrać głos? Tutaj jest kilka kwestii. Po pierwsze, grupa dialogu została powołana, z naszej strony powołana już dobrych kilka dni temu. Na jej czele stoi niezwykle zdolny dyplomata, wiceminister spraw zagranicznych, pan Bartosz Cichocki, i no tutaj czekamy tak naprawdę na konkretną odpowiedź strony izraelskiej. Dobrze, żeby ta grupa po stronie izraelskiej powstała i zaczęła z nami rozmawiać. Wtedy będziemy mieli narzędzia do prowadzenia dialogu także na tym szczeblu. I jeśli chodzi o różne instytucje państwa polskiego, panie redaktor, rzeczywiście no wskazała na to, że jest kilka takich ośrodków i to jest problem. Pan premier Morawiecki ten problem dostrzega i no niedawno, bardzo niedawno uczestniczyłem w dużym spotkaniu koordynowanym przez pana ministra Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które to spotkanie miało na celu skoordynowanie działań państwa polskiego, skoordynowanie narzędzi, żeby, że tak powiem, różne ośrodki polskie wiedziały o swoich działaniach, nie dublowały się, uzupełniały się. I no to spotkanie pod kierownictwem ministra Dworczyka wyglądało bardzo optymistycznie. Patrzę na to z dużą nadzieją, że wreszcie tutaj nasze postulaty zostaną spełnione i będzie koordynacja działań. A trzeba sprawdzić te działania. Joanna Kopcińska, rzecznik rządu, przyznała, że rząd przyjrzy się działaniom, będą jakieś audyty. Rząd przygląda się działaniom, wszystkie te instytucje przygotowują różne raporty, co robią, i jestem przekonany, i one że same dostarczą informacji. Tak, jestem przekonany, że tutaj ta koordynacja wreszcie nastąpi. Jeszcze raz podkreślę, bardzo dobre spotkanie pod kierownictwem ministra Dworczyka i myślę, że tutaj ta nastąpi zmiana jakościowa. Wierzymy w to, wszyscy, i będzie można wykorzystać różne instytucje, także te, które pani redaktor wymieniła. A czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co może teraz zrobić, w jaki sposób teraz zareagować? No my prowadzimy dialog ze stroną izraelską, ale podkreślmy, zależy nam na tym, żeby jakby obie wrażliwości były tutaj uwzględniane, i chcemy jednak pokazać zdecydowanie nasz punkt widzenia na to, i żeby też strona izraelska wzięła pod uwagę, próbowała wyobrazić sobie naszą wrażliwość też kraju ofiar, tak? Też jakby ofiary były strasznego Holokaustu ze strony żydowskiej, ale Polska w zasadzie, no, możemy zaryzykować tezę, że każda polska rodzina ma kogoś, kto wycierpiał w czasie II wojny światowej. Jest to najstraszliwsze wydarzenie w historii ponad tysiącletniej naszego narodu, i też należy to zauważyć. Stąd słuszne nasze oburzenie, jeżeli wmawia nam się, że jesteśmy sprawcami. I to jest pierwsza rzecz, to jest taki dialog bilateralny z Izraelem. Natomiast oczywiście my mamy
różne instytucje, placówki dyplomatyczne, instytuty polskie, gdzie walczymy już teraz o dobre imię Polski, o prawdę historyczną. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że musimy tylko walczyć o prawdę, nie musimy nic ubarwiać, tak? Tylko wystarczy, że pokażemy prawdę. Nie, teraz pokazujemy choćby w wielu miejscach na świecie film Azyl, znakomity film o rodzinie Żabińskich, która ryzykowała swoje życie za to, że uratowała Żydów w warszawskim zoo. Będzie za chwilę Dzień Polaków ratujących Żydów, też planujemy tu szereg w związku z tym wydarzeń. No i oczywiście wielka inicjatywa, którą MSZ robi wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Instytutem Pamięci Narodowej, to znaczy plany, to jest ogromne wyzwanie, tak? Pamiętamy, ile lat czekaliśmy na Muzeum Powstania Warszawskiego i dopiero prezydent Lech Kaczyński i drużyna pana Jana Udakowskiego wybudowała to wspaniałe muzeum. Teraz projekt jeszcze trudniejszy, bo za granicą chcemy wybudować Muzeum Polaków ratujących Żydów w Nowym Jorku, w najważniejszym ośrodku żydowskim na świecie i tak naprawdę w jednej ze stolic kultury świata, światowej kultury, w siedzibie ONZ-u. Chcemy, żeby to muzeum oddziaływało na elity świata, żeby informacja o naszym cierpieniu, ale też naszym ryzyku, to Muzeum Polaków ryzykujących życie za Żydów, tak? To dobrze, żeby o tym świat usłyszał, i my to chcemy zrobić. I będzie tam w tym muzeum filia poświęcona rodzinie Ulmów. Także, ale pamiętajmy, chcemy tutaj pokazać cały kontekst, tak? Nie skupiać się na jednej wspaniałej rodzinie, ale pokazywać, że takich rodzin Ulmów było bardzo wiele w Polsce. No i oczywiście to będzie troszkę bardziej rozbudowane muzeum niż to, które mamy w Markowej, bo będziemy chcieli pokazać... Wiadomo, przy jakiej ulicy stanie? Są tutaj plany, będziemy pewnie to za jakiś czas ogłaszać w kilka resortów, ale chcemy w tym muzeum pokazać cały kontekst, znaczy, żeby Amerykanin, który nic nie wie w zasadzie o historii Polski, czy jakiś inny międzynarodowy gość, bo przecież to właśnie kulturalna stolica świata, żeby jak wejdzie, dostał wszelkie informacje, prawda, o Polsce, o kontekście II wojny, o naszej historii i również o historii Polaków ryzykujących życie za Żydów. Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, dziękuję również za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę kolejna rozmowa, kolejne informacje.